Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, dlaczego zabijają nas plastikiem, dlaczego tego plastiku jest tyle. Plastiku, który nam na tysiąc różnych sposobów szkodzi, a przede wszystkim zaśmieca nam środowisko i niedługo wysypisk będzie więcej, niedługo za 10-20 lat wysypisk będzie więcej niż czystej ziemi. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej poprzez maila. Skąd taki temat u mnie? Czyżby Krajski został obrońcą środowiska, ekologiem? Absolutnie nie, ekolodzy to oszuści. To widać po ich działaniach, widać po tym, że nie żądają tego, czego powinni żądać, widać po tym, co wymuszają. Powodem tego, że robię taki program, jest to ostatnie wydarzenie związane z zakrętkami do butelek, prawda? Mam taką typową butelkę wody. Odkręcam ją. Odkręcam. No i teraz nie naleję, bo woda się rozgleje wokół szklanki, bo to się trzyma, to się trzyma. Tego muszę to urwać. Teraz wisi, ludzie się kaleczą. Znam kobiety, które nożyczkami ucinają te wszystkie końcówki i później mają jedną taką zakrętkę, które stosują do wszystkich butelek, a te pozostałe zakrętki gdzieś wyrzucają. Żeby się pozbyć tutaj problemu, trzeba zrobić tak. Już się leje po rękach woda. Sterczy coś takiego, co kaleczy. Faktycznie trzeba by obciąć nożyczkami. No i teraz oni mówią, że to zrobili, bo chcą ratować środowisko, bo zakrętki są wszędzie, w morzach, w oceanach, pływają, po lasach się walają. A jak zakrętkę przytwierdzą do butelki i butelkę człowiek będzie wyrzucał razem z zakrętką, to będzie lepiej, prawda? Tylko że ilość plastiku się wciąż mnoży. Jesteśmy na wakacjach. W tym miejscu, w którym na Mazurach, z którego nagrywam ten program, jesteśmy trzeci tydzień. I w czasie tego trzeciego tygodnia wystawiliśmy za bramę cztery worki, takie duże, wysokie, do pasa, wyżej, pełne plastiku. No bo wszystko, co kupujemy, jest w plastiku. Tutaj w okolicy w ogóle nie ma sklepów oczywiście. Zniszczyli wszystkie małe sklepy, są tylko supermarkety. I w tych supermarketach wszystko jest w plastiku. Plastrowany ser w plastiku. Biały, żółty ser. Biały ser w plastiku. Boczek do jajecznicy. Plastiku, kiełbasa w plastiku, siadłe mleko z ziemniaczkami, jajeczkiem sadzonym, no to jest akurat na upał dobry obiad, siadłe mleko w plastiku, jogurty w plastiku, ale przecież nie musi wcale tak być, tu mam takie jogurty, dwupak, w szklanych pojemniczkach i do tego papier. Znaczy wszystko idealnie ekologiczne. No i dlaczego tak robią? Ktoś powie, że dla wygody ludzi, ja pamiętam rok 82 czy 3, do mojej żony przyjeżdża koleżanka. Mieszkamy blisko Czerniakowskiej, idę do sklepu po bułki na kolację. No i jest mazowszanka, taka woda mineralna była w Warszawie, w szklanych litrowych butelkach. No to pakuję do wózeczka 6 butelek, jadę te 500 metrów do domu, windą na 9 piętro, z powrotem pustym wózeczkiem do sklepu, znowu tam 5-6 butelek, tyle mi się zmieści do tego wózeczka, znowu do domu, znowu. Ciężko. Teraz 2 sześciopaki wody mineralnej, 1,5-litrowej w plastikowej butelce, w jedną rękę jeden, w drugą rękę drugi i albo ludzie, jak widzę, tachają do domu, albo wiozą w wózeczkach, albo pakują do samochodu. No,
łatwa rzecz. Kiełbasa w plastiku, czy ser w plastiku, no proste, już po, znaczy akurat ser, już poporcjowane, tylko plasterki nałożyć na kanapki, bo Polacy jedzą kanapki. Jogurt w plastiku lekki, a nie taki ciężki jak te w szkle. No tak, tylko tu nie chodzi o klientów, tu nie chodzi o nas, bo na początku jakby nie, ludzie na to nie zwracali uwagi, że ten plastik idzie na wysypiska. Coś się tam mówiło o recyklingu. Był taki czas, że Pepsi-Cola czy Coca-Cola produkowała te swoje napoje w takich butelkach, gdzie były zwrotne, ale to wszystko się skończyło. No i teraz pytanie, dlaczego? No i odpowiedź jedna, że w tej perspektywie, w wielu perspektywach rządzą koncerny. Koncerny produkują towary na całą Europę. Przynajmniej, znaczy te polskie zakłady wytwórcze na całą Polskę, prawda? Wyprodukują, to akurat nie jest koncernu, bo ja się staram nie kupować koncernu, no ale wyprodukują jogurt i rozwożą go po całej Polsce. Pamiętam, jak myśmy się śmieli za komuny, że komuniści są tacy głupi, że w Przemyślu produkują musztardę i w Szczecinie i tą musztardę z Przemyśla wiozą do Szczecina, a tą musztardę ze Szczecina wiozą do Przemyśla. Tak do końca nie było, ale zdarzały się takie absurdy, ale tamte komunistyczne absurdy w porównaniu z tymi absurdami, no to są, to jest nic, prawda? Bo jednak za komuny były lokalne zakłady i co gdzieś się pojechało na wakacje, to tylko były miejscowe wody mineralne, miejscowe piwa, miejscowe jogurty i tak, miejscowe wędliny i tak dalej. Teraz, kiedy weszły koncerny, bo większość, no na przykład wędlin, to jest produkowane przez Duńczyków i Chińczyków w Polsce, Krakus na przykład, znana polska firma, szynka konserwowa, ogórki konserwowe, no to jest chińskie. No i te koncerny, to kiedyś tak pamiętam, ktoś rzucił takie hasło, żeby no jednak wrócić do tej wody mineralnej w butelkach i na co ekolodzy podnieśli krzyk, że nie, woda mineralna musi być w plastikach, ponieważ jak się wozi wodę mineralną w szklanych butelkach, to jest większe spalanie benzyny, większe zanieczyszczenie środowiska. Ale nie na tym problem polega. Problem polega na tym, że oni tą wodę wożą wszędzie, gdzie się da, prawda? Czyli no, po całej, rozwożą z jednej wytwórni po całej Polsce. Nie ma takiej rejonizacji zakładu. No i teraz właśnie chodzi im o to, żeby to było lżej, lżej nosić, lżej wozić, mniej benzyny spalać, żeby było taniej, żeby klient kupił więcej, no bo jakby były szklane butelki, to by były cięższe, to klient kupiłby mniej. I tak to się toczy. No i teraz oni robią to, oni to plastrują, oni dają jogurty w plastik, oni dają wody mineralne w plastik i Polacy, polscy wytwórcy, powiedzmy jogurt, który mam w ręku, to jest jakaś tam spółdzielnia mleczarska z Grajewa. Wodę, którą tu mam, no to jest Cisowianka, to jest człowiek z Olsztyna, który jest właścicielem wody mineralnej pod Nałęczowem. Ale też muszą w plastiku, bo gdyby oni z kolei robili w szkle, no to by przegrywali konkurencję z tymi koncernami i w cenie, i w wadze, prawda, bo ktoś wolałby kupić 10 takich opakowań w plastiku niż 5 szklanych, które byłyby trochę droższe pewnie, no i dużo cięższe. Prawda? I zobaczmy, że to porównanie z komunizmem jest tutaj nie bez powodu. Myśliciele katolicy okresu międzywojennego, lat 1918-1939, o których koncepcjach napisałem obszerną książkę, oni pisali, że
socjalizm i liberalizm może różnią się nieznacznie tak naprawdę w punkcie wyjścia. Znaczy, no nie, w pewnych perspektywach nieznacznie, no bo powiedzmy w liberalizmie zaczyna się od wolności, zaczyna się od małych firm. W komunizmie, socjalizmie, komunizmie zaczyna się od razu od wielkich państwowych koncernów. Ale końcówka jest taka sama. W końcówce są wielkie koncerny, w komunizmie państwowe, w liberalizmie, który przekształca się w kapitalizm, znaczy jego końcowe stadium nazywane jest kapitalizmem. Te koncerny, no już nie można powiedzieć z reguły, że to jest pana X, czy pana X i Y, czy pana A, B, C, D, E i F, tylko nie wiadomo, kto jest do końca właścicielem. Już nie mówiąc o tym, że te koncerny kupują sobie państwo, lobbują, kupują sobie parlamentarzystów, kupują sobie prokuratorów, sędziów i tak dalej. W kapitalizmie państwo należy do koncernów. W komunizmie koncerny należą do państwa, co też nie jest takie jasne, jeżeli spojrzymy na Chiny, bo jest zawsze pytanie, czy to koncerny rządzą państwem, czy państwo rządzi koncernami. To jest coś, co działa prawdopodobnie w obie strony. I teraz zobaczmy, że to, co oni z nami wyrabiają, prawda, że to my mamy segregować śmieci, to my mamy dbać o to, na nas spada ten obowiązek, męczenie się z tym korkiem od wody mineralnej, to nasza wina, że śmieci są gdzieś tam po lasach i w oceanach, kiedy oni robią wszystko, żeby tych śmieci było jak najwięcej, robią wszystko, bo to im się opłaca. I w tym świecie, jeżeli będą wprowadzać zielony ład, jeżeli będą chronić środowisko, to zawsze naszym kosztem i zawsze tylko pozornie. O prawdziwej ekologii mówił papież Leon XIII w encyklice Eterni Patris. Mówił tam, że przyroda jest dziełem Boga, i prawa przyrody to są prawa Boże. Kto gwałci przyrodę, uderza jakoś w przyrodę, ten gwałci prawa Boże, gwałciąc prawa Boże grzeszy. Te grzechy nie uderzają w Boga, uderzają w nas. No i Kościół katolicki, myśliciele katolicy od samego początku wypracowali takie ustroje gospodarcze, które stawiały na małe, średnie firmy, na lokalne firmy. Potem ich wyśmiewano, potem ich zwalczano, a teraz mamy to, co mamy. I jedyne rozwiązanie tych wszystkich problemów ekologicznych, ochrony środowiska, ratunek przed tym, żebyśmy żyli na wysypisku śmieci, bo to się tak skończy, że będziemy żyli na jednym wielkim wysypisku śmieci i stojąc po pas w tych śmieciach, będziemy słyszeli ludzi, którzy też będą stali po pas w tych śmieciach i będą krzyczeli, najważniejsza jest ochrona środowiska, i dalej będą nam wszystko podtykać w plastikach. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo.